Cześć, witajcie. Obiecałem, że polecimy po tarczę, żeby ładnie się kompletowała z mieczykiem. Jesteśmy po najnowszym patchu, więc zobaczymy, czy ona w ogóle tam jeszcze będzie, czy nie pozmieniali lokalizacji przedmiotów. Więc wpierw polecimy sobie po tarczę, pokażę wam, gdzie to jest, jak po nią dojść, jak przejść przez te katakumby. A później polecimy sobie, sprawdzimy mieczyk, czy jeszcze jest w tej lokacji, w której był. No i przy okazji też naprawię swój błąd z poprzedniego filmu, wezmę, odpalę mapkę, pokażę wam dokładnie, w którym miejscu to się znajduje. Także ruszajmy. Pierwsze co, musicie skoczyć do pradawnej iglicy Kraina Wiosny. Jest to troszeczkę na północ od naszego obozu, więc sobie tam lećmy. Następnie lecimy na północny wschód, tutaj gdzie jest kaplica płomienia. Lądujemy na tej wyspie tam przed nami, która się znajduje. Wyspie, no jest to wzgórze, no ale jest to wyspa we mgle, tak? Taki był zamysł mojej wypowiedzi. Oczywiście zbieramy iskrę, tego nigdy za dużo, zawsze się może przydać do czegoś. Kolejny skok, tutaj przez mgłę w jej najwęższym miejscu w kierunku wzgórza Grabieców, czyli dalej kierunek północny wschód. Normalną lotnią wylądujecie gdzieś na obrzeżach mgły, no ale to nie jest żaden problem. Tak jak mówiłem, mgła tutaj jest wąziutka, ponieważ wylądujecie gdzieś w tym miejscu, więc wystarczy po prostu wbiec pod górkę. A jeszcze jakieś mi się tu bzyki zebrały. Jeśli chodzi o bzyczki, najlepiej je jest załatwić po prostu różdżką. No i żeby teraz nie walczyć, ciut większym łukiem ominiemy z góry Grabieżców. Łukna się zawsze przydadzą i patyki. A tam widzę wilki łażą, ale one się raczej zajmą królikami. No i sobie biegniemy ścieżką, tak samo jak na poprzednim filmie, dokładnie ta sama droga. Tutaj zbaczamy już ze ścieżki, biegniemy wzdłuż góry i za chwileczkę pojawią się katakumby. Trzymajcie się tak trochę wyżej nawet. Chociaż widzę, że wejście tutaj jest spokojne, więc nie powinno to też stanowić jakiegoś problemu, żeby biec z drogi. Jeżeli lubicie biegać po drogach, chyba jakaś nawet prowadzi z tego, co widzę. No ale na skróty szybciej, nie? No i docieramy do katakumb. Pierwszy problem. Musimy się wyposażyć w wytrych albo porządny młotek.
okazji sobie sprawdzimy, czy jest jeszcze możliwość rozwalenia tych drzwi. Przed patchem na pewno się dało. No i po patchu też. Wchodzimy do kataku. Tutaj jest miejsce, do którego chcemy się dostać. Za tymi stalowymi kratami jest nasza tarcza. Jak widzicie, potrzebne są 4 przyciski do odpalenia. Pamiętajcie, żeby sprawdzić, czy na pewno zapisało wam miejsce odrodzenia. Żeby się nie zdarzyło czasem, że zginiecie i będziecie zmuszeni tą całą drogę powtarzać, nie? Pamiętajcie oczywiście o tym, że jeżeli chcecie zdobyć i miecz, i tarczę, musicie mieć poziom płomienia przynajmniej na 2 levelu, ponieważ po miecz się nie dostaniecie, tam będzie czerwona mgła wtedy. Dodatkowo bardzo tutaj ułatwi nam sprawę łuk. Obojętnie jaki łuk, ale miejcie. Nawet najgorsze ścierwo, nie? I teraz musimy odnaleźć przyciski. I coś, co mi się bardzo w tej grze podoba. Czytajcie. Naprawdę wszystko, co znajdzie się, warto czytać, ponieważ często gęsto jest tak, że prowadzi nas to do jakichś ukrytych skarbów. No i mamy. Jedno jest daleko po lewej, do najstarszego, najbardziej królewskiego dziób orła. Rozdziera wysokie chmury i skórę, krew zabarwia śnieg, dobra, to już wierszyk. Drugie. Idź w prawo dla najmłodszego dziecka Liry. Przepłyń morze rozpaczy i znajdź tam serce oceanu. Teraz wewnątrz głównej sali wzdłuż kręgosłupa ból. Jeden powyżej, jeden poniżej, oba ukryte czekające. Brzmi to dość zagadkowo, ale tak naprawdę mówi nam o lokalizacjach przycisków. Czyli jeden po prawej. Zacznijmy od tego, co było blisko. Jest tutaj trochę, no niestety, mobków. Są oni na 7 poziomie, więc spokojnie myślę, że będą do ogarnięcia. Nawet jeżeli przyjdziecie tutaj na, nie wiem, 5 poziomie, nie będzie to jakiś problem i chyba bez większego problemu da się ich ogarnąć. Także ich sobie powykańczajcie. Tak, żeby mieć z nimi święty spokój. Trochę mnie irytuje to, że jednym przyciskiem się wchodzi w lód, a drugim się lutuje. Tego gościa tutaj zabiłem przez kratę, bo istnieje taka możliwość. Jak widzicie, no tutaj dostać się nie można. Teoretycznie można by spróbować rozwalić tą kratę, ale powiem wam szczerze, że nie jestem pewien nawet, czy się da. Także no niestety musimy ciut naokoło iść. Tutaj sobie zeskoczymy. Możemy też spokojnie zejść schodami jakby z drugiego wejścia, nie? Może faktycznie nie będziemy ryzykować, tylko sobie zejdziemy jak Bozia przykazała. Tam gdybyśmy skoczyli, no troszeczkę żyćka byśmy stracili, nie? Chyba, że byśmy użyli lotni, no ale mamy schody, użyjmy schodów. Tutaj mamy drugie drzwi. One też są zamknięte na wytrych. Możemy je otworzyć lub wytrychem, lub po prostu rozwalić tak jak poprzednie. Tutaj uważajcie, troszeczkę robaczków będzie.
Tutaj będziecie musieli wysadzić lub wykuć sobie przejście. Ja mam to już zrobione, ponieważ dałem dupska i spadłem. Musiałem się ratować, żeby szybko wyjść. Także tutaj przejście będzie zablokowane, ale spokojnie, czy bombą, czy też kilofem możecie się przekopać. No i teraz zaczyna się zabawa. Musimy zasuwać sobie po kratach. Jeżeli słabo u was z wytrzymałością, zróbcie sobie tutaj przerwę. Teoretycznie bez problemu dałoby to radę przeskoczyć, ale spokojnie można to też w taki sposób zrobić. Tutaj macie kolejne zamknięte przejście, więc warto by z niego skorzystać. Sprawdzić, co tam ciekawego jest. Skrzynia, no ale się zawiodłem. No i mamy jakąś francę. To jest ten, którego wykończyłem przy bramie. No i nasz przycisk. Przy okazji nie musimy się męczyć. Ten przycisk równocześnie też otwiera nam drzwi, żebyśmy mogli wyjść. Jest tutaj kilka znajdziek, jeżeli chcecie, możecie się pobawić i ich poszukać. Same katakumby nie są w sobie jakoś bardzo straszne, więc spokojnie można potuptać, tylko ostrożnie, żeby nie wpaść gdzieś. Jak widzicie, pierwszy z przycisków otwarty. Idziemy po drugi. Drugi daleko na lewo. Niech się tu nam poodpala. No i kolejne drzwi. Weźmy, użyjmy wytrycha do tego. Chociaż tak jak mówiłem, spokojnie możecie je rozwalić młotem, żeby się nie męczyć, nie? Pamiętajcie też, żeby przyjść tu na pełnej wytrzymałości, nie? No co za menda dworska. Teraz tak, jeżeli nie macie łuku, oczywiście zawsze możecie użyć linki, nie? Nie pamiętam, czy tam jeszcze był jeden, bo ten co strzelał zazwyczaj tam na końcu tego korytarza był, no a teraz jakoś przyszedł do nas. I odpalamy drugi przycisk. Także to mamy załatwione, więc spokojnie możemy sobie wracać. Nie tędy, co chciałem, nie? Skoczyłem. O, ktoś tu pruje z tyłka do nas. A ich sobie ominiemy. No, tam już nie będę wchodził, bo tam nie ma nic, co by nas na chwilę obecną chyba interesowało. Wracamy z powrotem do sali głównej, żeby się nie zakręcić.
No jesteśmy na początku sali głównej. Także kolejne dwa wzdłuż kręgosłupa, czyli most. Jeden powyżej, drugi poniżej. Teraz, co mówiłem o łuku, jeden powyżej. Tam jest przycisk. Teoretycznie można by się dostać tam i stamtąd go trafić. Ale jeżeli macie w miarę cela, nie jest to jakiś problem, załatwiacie go z mostu. I jeżeli macie odhaczonego trzeciego, jak widzicie, trzy przyciski odpalone, cofamy się z powrotem do wejścia i zeskakujemy tutaj. Tylko uważajcie, żeby nie zeskoczyć na lawę, nie? Bo to się może źle skończyć. Jak sobie zeskoczymy, nawet nie musimy do niego podchodzić, no ale... Czwarty przycisk, rąbnięty, wystarczy wrócić tylko do głównego wejścia. Jesteśmy bardzo blisko, więc i droga króciutka, tutaj już na raczej nic się nie powinno wydarzyć. Może gdzieś jakiś zabłąkany mobek przylezie, ale... Nie jest to jakoś bardzo trudne. No i jesteśmy z powrotem przy głównym wejściu, więc... Lecimy po naszą nagrodę. Jak widzicie, cztery przyciski odpalone. Mówię, jest tutaj kilka znajdziek. Nie ma może nic szczególnego, ale jeżeli chcecie sobie poeksplorować te katakumby, jak najbardziej można się pobawić. No i otwieramy. No i mamy tarczę. Niestety tarcz, z tego co widzę, nie da się, jeszcze wypadałoby ją wziąć, nie? Nie mogę się przyzwyczaić do tego, że innym przyciskiem się bierze niż otwiera. Jeśli chodzi o tarcze, no niestety nie da się ich ulepszać, ale... Dość fajny bonusik do zdrowia ma, może nie największy, ale dość fajny. Także spokojnie sobie możemy stąd wyjść. Dobra, teraz by wypadało sprawdzić, czy nasz miecz jeszcze jest na miejscu, nie? Musimy obiec tą górę i dostać się tutaj do mgły. Sprawdźmy też przy okazji, czy jeszcze wskakiwa... Da się, dobra. Jest to trudniejsze, ale wciąż jest możliwe. Dobra. A coś pisali, nie? Że takich kilku skoków nie można robić. No jesteśmy koło starej wieży alchemika. Mniej więcej w tą stronę patrzymy. Tutaj na samotny oset. Weźmy sobie, podlećmy. Możecie też delikatnie tutaj ostrożnie schodzić, nie? Najlepiej przyjść w dzień, ja znowu wieczorem jestem i znowu będę miał problem ze znalezieniem tego cmentarza. A ja skąd? Uważajcie na te roślinki. Cholery są dosyć mocne, nie? Chyba ostatnio jej tu nie było. Mam dziwne wrażenie, że je powrzucali po prostu, żebyśmy mogli szybciej zdobyć ulepszoną lotnię, nie? Bo one są potrzebne do lotni. A dobrze, zejdźmy sobie na dół i poszukajmy cmentarza.
Saturna przeleciałem, a chciałem... O, właśnie. O tych roślinkach mówiłem. Nie zauważyłem, że tutaj jeszcze jedno jest. Zabierajcie z nich pęcherze mgły, bo naprawdę się wam przydadzą. No co za menda. Nie najlepiej chyba z broni dystansowej, nie wiem. Nie próbowałem z nimi z bliska walczyć, ale się troszeczkę pozmieniało, bo tych roślinek tutaj z całą pewnością nie było wcześniej. A tak jak mówię, wydaje mi się, że jest to zabieg po to, żebyśmy mogli szybciej ulepszoną lotnię zdobyć. No i jak widzicie, tutaj koło nas jest cmentarz. Bliżej no już nie dam rady niestety zrobić. Jak macie łuk, możecie się ich pozbyć spokojnie. Podnieśli chyba też level wrogów. Nie pamiętam, bym musiał na poprzednim filmie zerknąć. Bomby zawsze w cenie. Czego nie zrobimy bombą, dokończymy różdżką. Rozkopujemy. No i odbieramy naszą plagę gradu. Czyli mieczyk także wciąż jest. Nie ma się co przejmować. Spokojnie można zarówno miecz, jak i tarczę zgarnąć. Teraz, żeby się stąd wydostać, wystarczy, że pobiegniemy troszeczkę w lewo. Omijając wybuchowe cholery. I lecimy w górę. W tym miejscu sobie wychodzimy, nie? Tutaj spokojnie już wychodzimy z mgły. Koniec stresu. I bez problemu z naszym nowym mieczem i nową tarczą możemy wrócić sobie do domku, żeby zaplanować kolejne przygody. W sumie dokładnie jak dojść do miecza pokazane jest w poprzednim filmie, dlatego tutaj tak trochę chaotycznie pobiegłem tylko sprawdzić, czy on wciąż tam jest, nie? No i co? Mamy scyzor, mamy tarczę. Na jakiś czas jesteśmy wyposażeni. Dzięki wam śliczne za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.